I7 może być. Mogę artę? Może być. Mogę artę, ja biorę artę, bo chcę. A co powiecie ciekawego o 113? Bo to jest taki mityczny pojazd, też się go nie spotyka. Domyślam się czemu, no ale wolę spytać jeszcze. Dostał buffa ostatnio. Do czego? Do opuszczania, ma już 5 stopni opuszczania działa, dostał buffa do czasu przeładowania. Jest bardziej grywalny niż był, ale Jest moim zdaniem. genialny, gra się nawet nim w turniejach. Ale ja nie umiem grać dalej 113, bo Ale mi to dalej jest ten już twój pojazd. problem, I sorry. dalej mi ten pojazd nie leży. To jest twój problem, że nie ogarniasz i co siedem. Ale. Wolę 121 A, od 113, 113. gram o 113, a, okej. O 113 gadamy, tak, no. Ale nie ogarnia mi Sa7, przy okazji się już dowiedziałeś, nie? Grzechu. No. Ale Tak, no. 113 jest mobilniejsza od ISA 7, nie? Jest. Jest. Ale 113 dalej jest go nie naprawdę lubię. fajnym czołgiem teraz. No nie jest fajnie. Tylko jest papierowa, Się nie zdaje się. zna. No, Po pierwsze, po bo pierwsze, pierwsza zasada. podpala się, amoraki 113 traci. 113 wymaga dwóch zestawów naprawczych, perku na bezpieczne magazynowanie i jeszcze moduł założony. Potem musisz jeszcze założyć moduł, no to żeby się nie palić. I Czyli nie potem. zakładasz dosyłaczy i tak Nie, nie, dalej. nie, nie. Tak, słuchaj młodziego. I jeszcze musisz założyć sobie takie specjalne perki, żeby jeszcze nie płonąć. No No dopiero niestety. wtedy. Mody, sam gold, super umiejętności, no i ogólnie w porze czołg. Nie, No. ja wolę zdecydowanie, jeśli chodzi o Chińczyki, przyjemniej mi się gra 121. Ale Dużo ty się przyjemniej. nie Dlatego ja właśnie w znasz. 121 idę, bo wydaje I mi się, że bardzo może być dobra całkiem decyzja. fajna przez to działo. No Nie, powiem ci, 113 lepsza. jak walisz w innego meda ci polosuje za 550, to morda się cieszy, nie? Tylko, że kurde, wiesz co mnie Nie tam losuje. strasznie wkurza, bo teraz jestem Ty na stopnie 9 opuściliście. tierze i trzeba taką męczarnię przeżyć, trzeba tyle bitew rozegrać, żeby odkryć to najlepsze działo. To No jest po ja prostu miałem straszne. czym? Na guzecie 120. No, O WZ-a. Jezu, ja pamiętam, a wiecie, że ja przyszedłem cały czołg na tym stokowym dziale na Goldzie? A ja miałem ten plus, że najpierw. Ja miałem ten plus, że Bo najpierw. obliczyłem. No, mów. Że najpierw robiłem 113, więc na WZ-cie 120 później miałem to działo odkryte, nie? Widzisz? A, fanfara, A fan. ja WZ-em 111 też grałem na zwykłym dziale 122 z 8. Właśnie Ale my o WZ-cie to 120 działo jest gadamy. straszne, bo to jest 8 tier, no kurde. A losuje Tylko ci na wtedy, dychy. jak ja grałem na Goldzie, który miał 300 peny, a nie te 200 tam. 250 teraz chyba jest. No, a Ale ja wiesz, to jest grałem na jeszcze skrajnie 300 na chamskie, hitach. bo tam chyba po drodze trzeba opracować aż 3 działa, wieże i gąski, żeby dopiero odkryć to lepsze działo. No, to jest męczarnia. Kupę expa generalnie trzeba wydać No. na tym ciągu, I to przez taką wielką kupę. Z naciskiem na kupa. i na Ale, diaka. przepraszam, kupę? Na kupę, ale że kupę. Dobra, dobre mamy spoty dzięki naszym lajtom. Lightweight gra bardzo agresywnie. Tak, to jest bardzo dobry spot. Na mapie, której No, ja wczoraj zrobiłem. dobrze. Ja wczoraj tobie multi wyświeciłem 8000 uszkodzeń prawie. Ja sam zrobiłem 5. Za co mi nie podziękowałeś. Nie będę dziękował komuś, kto robi to, co powinien robić. No to kurno, Jaka szlachta w ogóle. no to napisz naszemu, lajtowi, żeby tak był. Nie trafiłem Visa trzeciego. Został. O Jezu, to jest takie smutne. Ja Dwie tam. pestki jeszcze mam. Smutne jest to, że ja zaraz zerwę odwarty. Tylko się zaświecę. Nie, nieprawda, nieprawda. No Jestem za zobaczysz. tobą. Jestem za tobą. A spoko, rozumiem. Wy wyświecicie coś na tym hillu, czy tak raczej niekoniecznie? Może. No panie, czekaj, bo się wstydzę. Dobra, jeszcze mam dwie pesteczki. Żebym mógł jeszcze obniżyć. Uuu. Odbiłem się od ISA 3, bo czemuż by nie? Pomożesz. Leci w tę dziesiątkę. I Kurde, nie arcjoszka doleciało. zaraz. Isku, przyjmij teraz co? No. Wiesz co lubię? 2 isy 7. Leci Visa 7. No właśnie. Dostał. Dobra. Ładuje. Teraz 75 sekund. Kurde, oni mają schowane brzuszki. Jezu, zobaczcie, co tu jest. No co tam jest? O kurde. To nie mamy arty. No dobra, cicho. Uratowali mnie. Uff. No to ładnie. Wiesz no. Głupi ma zawsze szczęście. No, nie będę zaprzeczał. Kurde, ja nie wiem, tak bardzo zbuffowali tego ISA 8, ale dawniej on przyjmował w korpus wszystko. Teraz czym nie gram przeciwko temu czołgowi, zawsze odbija. Nie Ja też. grałem tę dziesiątką, ale też mam podobne wrażenie, że te Naprawdę, 10 obecnie dużo teraz więcej odbije. strasznie często mi się zdarzają ding-dongi.
28 Arta sekund. Strzeliła. Mhm. Słyszałem. Arta strzeliła znowu. 20 sekund. Arta strzeliła. A. Pompidum. Jeszcze dwa pociski, jeszcze ma dwa pociski. A bo to magazynek. Trzeci raz strzeliła. Trzeci raz strzeliła, jeszcze jeden ma. Oj, FV na dystans. Dobra, mam na niego przestrzał. Też mam. Ale się odbiłem. Ale jest to i na gąsce, więc... A, kurde, zużył. Dostał. 6, 5, no nie. Kurde, i teraz tak, goldzie, krzepu, nie wyjedziesz, no bo... Czekaj, badczata, badczata wale. Low hit. Super, że nie ma arty, jak ja kocham tych graczy, co zabijają. O, FV się świeci. Wyjeżdżam na niego. No. Bokiem jeszcze, bokiem stoi, ale jajo. Jest 7 na gęsi, jest 7 na gęsi. Oj, dostał combo, co nie grzeszył. No ładnie weszło. No mi też. Dostał i strzelam kolejną pestkę. Tak, tylko że są jeszcze dwa. Puszniemy i tak. Tak, jadę, jadę. Leci ostatnia moja pestka. Nie trafiłem. O Jezu, ty kalafiorze. No to kurde, kup hartę. Zobaczymy, jak gdzieś wszystko trafia. Dobra. Tylko ten patrzczat, kurde. Tak, tak, też jadę. Zaraz go walnę. Brzusio. W brzusio! Proszę bardzo. No elegancja Francja, masturbancja. Taka sytuacja. No i to jest całkiem przyjemne, zjeżdża z górki 56 km na godzinę. Ja jadę 64 na godzinę. Jest 3 jest na awku. Trafię? Trafię. Cześć chłopaki. Ding dong. A ty tutaj czego? No tak se przyjechałem, bo ładuję, nie mam co robić. Co ty chcesz na TD modę? Z czym do ludzi, dzieciaczku? Zupanie, będę wam świecił. Ty, ale szybki ten bączuś. No, w końcu Francuz. Lubię to w nim, nie? No, Ferduś, Ferduś. Pokaż rogi. A teraz go specjalnie wzmocnij, żebyśmy mieli więcej ekspa, jak w niego strzelamy. Ferduś, Ferduś, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi, odbiłem się. Na środku pola. Ale Stefan z niego. Prawicy! Pratywko tam, pratywnika, biegłym ogoń! Grzechu jak fraguje, kurde. A no widzisz, wy jeszcze tylko po 3 fragi zróbcie i będzie braterstwo. No, spoko, nie ma problemu, już. Jest szansa, jest easy, szansa. Easy. Pewnie, co to dla ciebie? Ja nie dam rady? Dupę jeża, no. Powiadasz? Zoofilia? A dlaczego jeża? Zoofilia. Nie, wiesz co, ogólnie jestem otwarty na odmienności, no ale żeby zwierzęta męczyć. No. I ramem. I jeszcze mam... Ładnie. O ty kurna. Ty. No chciał zrobić no, damage. Miałem ostatnią pestkę, to się miała się zmarnować. A tu nagle Amorak. A jakby mi wysadzić, to bym go w każdej bitwie teraz zabijał. Ale biedna bitwa. I kto dostał najlepszy damage? Kto to w damage zrobił? I znowu zobacz, Grzechu, my wyciągamy bitwę, dobra, a ten... Dobra, bo ci odkopię to... bitwę, gdzie nie, na 50B no nic nie zrobił. Odkopię ci bitwę na Erlenbergu, gdzie nic nie zrobiłeś, na 50B na Ardzie wyciągałem. Wiesz co, no wieje leszczem, co tu wiele mówić. No ja też więcej bym po was oczekiwał, no ale nie, już nie musicie się tłumaczyć. Dobra, co teraz? Za ludzie. Dobra, wybieram multi, to teraz wybieram... Kto? A ty w ogóle wybierasz? Ja wybieram, możecie wziąć dziewiątki. Dziewiątki. No dobra, to pozbijam sobie znowu na Niemcu. Chyba, że... Chyba, że by tutaj sobie pierdyknąć, rypnąć. Mówiłeś dziewiątki? Aha, tak, light, faktycznie. No bo ja mam light. Tak. Wydałem na ten pluton... O kurna! Sorry! Co wziąłeś? Dziewiątki. Ja słyszałem. Ja nie słyszałem. No jasne. Byłem na pulpicie. Tak. Lodówka hałasuje za bardzo.
No wiesz, w końcu w lodówce ale nagrywa. Na serio. Nie no. No ale nie odpowiedz. Nie, nie chciałem. Dobra. On tak mówi, ale ja i tak chciałem. Nas mogło WZ-em wrzucić. No, 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 moja wina. No tak. No to ja wiem. Normalnie by nas nie wylosowało. Grzechu, tak ale powiem ci ty, możesz zrobić lepszy eksp. Co ty pierniczysz? No, faktycznie. Nagrywasz coś czy nie? Śmieszne, nie? Jak pluton trzech youtuberów. I nagrywają wszyscy trzej. To jest po prostu porąbane. Ale w sumie czemu nie, no. Why not? Zawsze ja można tam, potem ale... zobaczyć bitwę z trzech perspektyw. Dokładnie, nie? Na każdym kanale, z każdej perspektywy. Jasne. No ale teraz ja jestem najwolniejszy, to mi się nie podoba takie coś. No, Dedu, spotuj. Jadę. Jedzi. Jedzidzi. Jak szalunek. Jak szalunek. Naczelny Milord stwierdza, że w dniu dzisiejszym Dead ma wykonać misję 1000 damage'a po spodzie. No, dokładnie, dogadamy się. Coś tam jest. Szlak. Ale żeby z boku od Lighta, no... Dobrze, Grzechu. Ty czekaj. Jest. Tam jest magazynek na dystans. W którym miejscu? Nie wiem dokładnie gdzie, ale jest, bo trafił mnie. Powiem ci, że to jest bardzo pomocna informacja. No, jest pomocna, no bo... A jest, już masz go. Grze. Już go masz. Rykoszet, no nie. Dostałem jeszcze Amoraka, no nie. Dziwi cię to, że dostałeś Amoraka na tym czołgu, bo mnie nie. Ciesz się, że Arta cię jeszcze nie trafiła. Ty tylko byś wybrzydzał. Rykoszet, no kurna, no co za dziu... Co za działo, no. Jeszcze Amora. Piątka, ludzie mówią, że to jest opeczo. Bo jest, dopóki ja nią nie gram. Parzaki skromny. Jeszcze Arta. Wakurno mnie trafi. Dedo, mówiłeś, że się dogadamy. No przecież, no właśnie o to chodzi, że ja mu wyszlę Stogelda po tej bitwie, jak cię zabiję. Kurna, Conqueror znowu mnie czemu tutaj Conqueror po tej stronie mapy są wszyscy wrogowie, co? No bo to jest ich baza po tej stronie i zazwyczaj tak bywa, nie? Aha, znowu te zrąbane tryb. Nie. Nie, to jest zwykły tryb. Tak, no, zrąbany tryb. Grać no zrąbany tryb, no jeden na jeden, dyże spokój. Ataki obrony byłoby inaczej, ale nie, ten ma tylko zwykłe postawiane. Dwie bazy, co to jest za tryb w ogóle? Rację, zrąbany tryb. W końcu niech ktoś rozumie, że ta mapa jest najgłupsza w tym trybie. Nie wiem, jakoś Amora. Do tej pory nigdy nie zauważyłem, żeby wrogowie tędy jeździli. Dobra, ginę. Może nie jestem mało spostrzegawczy. Amorak, Arta strzeliła, kurna, a idź pan z wami wszystkimi. Arta do ciebie strzeliła, co ty gadasz? Kurna, runa go. Jeszcze goru zabił, no Boże. Nie, dobra, ja zmieniam te tryby, bo ty się nie nagrać. No, no, wywal te standardowe, żeby tak nie rzucało. No pewnie. No ale kurczę panowie. Dedu, spotuj. No przecież mi dziś resetę ci zaświeciłem. No ale na co tam jest na dystans? Czemu ona nie, no czemu ona nie dostaje? No jak ja świecę ci resetę, heavyki w ogóle. Ale czekaj, ja... czekaj. Magazynka. A nie, nie, słuchaj, te 5-7 ma dwa pociski tylko. No strzelił do ale, mnie. No jeszcze ma jeden właśnie, już nie ma pocisku. Ale te 5-4, ja jeden. No właśnie, tam są dwa magazynki obok. Trochę siara. Chyba Arta strzeliła, tak mi się wydaje, nie wiem. Siarą wieje. Strzeli w ciebie sam, strzeli w ciebie sam. Nie zauważyłem go. No. No to teraz Dead został. Ale jajo. Cieszmy się oglądać Deada tak szybko. Milcz. Nie zginę. Aha, nie zginę. Ale farcia. No bo hity załadował, no to... Ale farcia. Właśnie to jest pro gamer. Pure skill. A mnie przebił, kurde, zniszczył, kurde. Jeźdź na tanka. To jest w końcu czołg. Jest tankuj hity. Zara, moment. A, jest 2-5. No. Nie widział ja, że tak dobrze na minie. Nie zwróciłem uwagi. Mm. Magazynek. Zauważyłem. Mam nadzieję, że cię Arta trafi. Milcz, proszę cię, o super. I takie polskie buractwo z ciebie wychodzi, no wiesz co. Tędy. Tutaj musisz chyba, że po prostu jest. Wiem, że jest czuł, bo...
bo się odbiło ode mnie, no. Dlatego nie puszuj tędy, bo ci wpadniesz wprost do schodzkę. Ja liczyłem, że ja coś na twoim miejscu, to bym kurde... No, co byś na moim miejscu? Jakby tędy spróbować jakoś. No, okrąż mapę. Przy... Środkiem, dookoła i podświetlać tutaj dla naszych. To jak robi ten Knight na kartę. Masz przestrzał na SU. Jadę. Na razie to się muszę skupić, żeby jeszcze coś wyświecić może. No ładnie. Serio. Nie ma żarówka. A ogólnie powiesz, że ta WZT jest fajna, czy nie bardzo? Na randomy jest spoko, ale ja wolę, ale te 5-4 Lightweight jest według mnie lepszym czołgiem, bo odbija coś. I do tego Lightweight jest jeszcze przydatny, no ty akurat nie grywasz, ale Lightweight jest jeszcze przydatny na jakieś tam CW i tak dalej, nie? Znaczy ja w ogóle lightami wysokich tierów nie grywam. Wiem, że nie ten, ale natomiast, nie, ja... a co powiecie o MT-25? Na początku jak wszedł za te 52 był straszny, potem po buffie mi się grało nim już troszkę przyjemniej nawet. A ja dalej uważam, że to jest kupa, bo grałem te 52 i wiem, co to jest light. A to no dobra, no ale te czasy te 52, porównanie. Czasy te 52. Ale ja zawsze rodzą. Będę pamiętał, ja będę pamiętał te 52 i wiem, że to nie jest nawet w połowie tak dobry light. No dobra, zaświeciłem ich i co z tego, jak nikt i tak w nich nie trafi. Ale ty nie spodziewałeś, że tak od razu polecą pociski, nie ma arty. Jedyny czołg, który cię może osłonić, to jest Zaffentrager, który nie wiadomo co robi. No nie, właśnie. Celuje chyba. Daj mu szansę się wykazać. Dobrze ci idzie. Ale ja na twoim miejscu bym podjechał, a nie tak... Dobrze, podjeżdżam. Kręcę kółka, bo chciałem sobie podwójnego tulupa zrobić. Aha. Ekspre przyda takie... Akrobacje. A potrafisz zrobić stójkę? A co to? Jeszcze jedź. Zara, moment. Patrz, jaki agresywny się zrobił. Dokładnie. Nie żyje, to rządzi, nie? O tobie mówiłem. Tak warczy. Ech. Zara, moment. Un momento, por favor. I teraz ich podświetlasz. Tylko i Conqueror się zainteresował. No, super. No, ale, a widzisz, masz... Powiedziałem, że to jest świetny pomysł, żeby tu pojechać. I jeszcze ich ale ty to... Ja nie gram zespołowo. Tylko po śmierci dopiero, jak już. Nie mam co robić. Wiesz, że dostaniesz. Jak tak jeszcze raz wyjedziesz, wiesz, że dostaniesz. Za bardzo no teraz już wiem, że nie mogę tak wyjechać. Nie możesz, tylko nie. Żeby tak w tej bardzo. Bitwie jeszcze była arta, to by miało sens. No. Ale niestety, no. Ja dostałem od arty. Nasza arta nie trafiła ich arty i... Sorry, lost connection. Rym, cym, cym, barararara. No dobra, no to se świecę dla se świecenia i to już, to wszystko. No wiesz, no to... Conqueror ci trafi. Przynajmniej świecisz. Dobrze zrobiłem. Patrz jaki wariat, jak czepie damage. Wiii! I rip. Wii? Patrz, jeszcze nie trafiła, no. No, masz szansę. No to dupa. Jeszcze to się teraz... ktoś odbił. Kurde, no zobacz jaki pech. Pół sekundy i byś przeżył. Dobra, zmienimy czołgi, bo to szkoda oglądać. No słabo wyszło, no. Ta suka miała bardzo dużo szczęścia. Ja się odbiłem na Goldzie. On tam się ktoś jeszcze odbił, ona powinna być trupem. Dobra, to teraz no grzechu. Widzisz. Raz na wozie, raz w lodówce. Wybieraj grzechu. Dobrze. Dobrze, tylko co? Nie głupie pytanie, co by tutaj wziąć? A macie jakąś szóstkę, niepreferencyjną? No ja mam wszystko. Mam. Co, ja mam te 37. Ale nie... Masz tu 100 Y, nie kłam. Jak ty to zrobiłeś? Dlatego ja zawsze mówię, że to nie warto sprzedawać. No, no bo nie wiesz, warto, no... nie warto. Ale to jest po prostu zbyt mało kredytów, żeby to się opłacało. Bo tych kredytów nawet nie poczujesz. To w trzech bitwach zarabiaczem tyle zarobisz. Przepraszam, w dwóch niecałych.
No dobra, kto zarobi, ten zarobi. Albo w jednej dobrej z włączonymi bonusami z tier. A kurde, dedu, a to jest życie klanowe, życie klanowe. Ja widzisz, się gra się ma. Życie a ty chłopców bez z kranu, ulicy. Coś tak sobą wyglądasz bez kranu, dedu, ci Ale wieczorkiem już będę miał taką a ja fajną nie jestem ikonkę. pewien, zaraz to zaproszenie wywalimy. A czemu ci wywalili? Nie, nie wywalili co? Mnie. Nie, wywali go. Ja ci nie wywalili, ja słuchaj. Wywalili go. O Jezu. Co, ja ci, a więc tak, dedu był bardzo nieaktywny. Tłumaczył się pracą, ale po prostu mu się nie chciał. Streamował, grał putony z widzami zamiast grać w tebu i go wywalili, no. No, nieładnie, dedu. Że ci nie wstyd. Ja bym w ogóle do żadnego klanu już nie doszedł. Nie, mnie by było wstyd, ja bym odinstalował grę. Ja to bym w ogóle konto na YouTubie usunął. A wracając na ziemię, po prostu... Podrywałeś chłopaków, wiem. Przyznaj się. To za trolle, no. Giniesz teraz tetrarchem, za to masz swoje. Co ty nie, tak na poważnie po prostu wracam nam znowu na międzynarodowe wody. Bardzo dobrze, że zginąłeś od artylerii na drugi stiera. Nawet na dwójkach nie mogę, co za koleś. Ty masz jakiś magnes na arty. Wziął dwójki, że jest spokój od arty. Nie. Do cały HP. Ale całe szczęście nie zginąłeś jako pierwszy. Nie, już tak grzechu na poważnie. Byłem w Suicide Elite Division, bardzo, bardzo fajny klan z mega zajebistymi ludźmi, ale chcę trochę pograć w nowym klanie międzynarodowym, a dostałem propozycję. Mam możliwość przejścia do Omni, więc chcę skorzystać, zobaczyć jak będzie, nie? A jak to się stało, że dostałeś to zaproszenie do Omni? Nie wiem, nie wiem. Oj, chyba skromność Multik przez ciebie przemawia. Dedu? Kurde, tu są trójki, czemu nikt nie powiedział? To coś odbija? Tak, ale nie na trójkach. Ale to jest trójka. Ja gram dwójką. A, ty grasz dwójką. O kurde, w plecy dostałeś, chyba cię lekka. Nie, na dwa, zajmij go. Nie, rykoszekuj. Ale to nic nie dinga. Dinga, tylko nie na trójkach. No, trójka się od ciebie odbiła. No, dwa razy. No to ładnie. Ładnie, no to jest fajnie, że znaczy to jest bardziej, znaczy to jest cień tego, co było kiedyś. Z opowieści słyszę, bo ja go mam. Dlaczego? No bo kiedyś odbijał dużo więcej podobno. Grzechu, co poza to tym jest? Nie było takich TDK. To jest mikromaus to, co ja jadę. Ale, a Grzechu? Grzechu to jeden na prezent od WG. No to kiedyś dawali, ja to sprzedałem, to no, głupi ja byłem. To mam chyba, ale nie grałem tym nigdy. Ja to bardzo lubię, a na tym rozegrałem chyba z 200 bitew. To śmieszna taka pukawka. Bardzo fajny magazynek. To strzeliłeś jednym pociskiem. Ile to zadaje? Na szczoł. I pena na jeszcze szczoł. Przebicie 33, uszkodzenia 30. A to lipa trochę. A na goldzie? Na goldzie 53. No to na goldzie można tym grać. Nie, ale naprawdę fajnie się tym gra. Ja wolę tetracha, tylko Artem ją szatuje. No ja tetracha nie mam, no. Jeden HP mu zostawiłem. Panowie, proszę mnie tutaj się odsunąć i dawać damage, bo godny, słuszny i zbawienny jest to, żebym ja damage robił. Zabójca multiego przyjechał. No, killer. Grzechu, pozwól wyjechać do mnie jako pierwszy, bo on chyba się dzisiaj za dobrze czuje. Oj. Ale chociażę, no nie. O, i do Ciro, ma dobre działo. Wystrzelałem się. Deduarta, sprawdź Deduarta. Dobra. No szlak! Bijeć szybko, żeby cię nie zjął. Musicie razem wyjechać, bo zaraz przeluję. Olo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 ! Gdzie to ładuje? Nie wiem. Człowieku, nie gram na tych tierach. Za nami. No, plecy. Prejest sobie. Skupię, chłopie! Jakby teraz zrobił kurde bombardiera. Tak skapowali bazy. Aha, no poodbijałem się. Priest ma całkiem niezłą chyba. Całkiem niezły pancerzek na arkę. A nie, ja mówię o dziale. Myślę, że pierwszej to klasy odznaka. Ja zagram najlepiej. Patrz go, jaki szwagier. Top. Masz 84 HP zrobionych damage, coś się powie. Ale nie, ładnie przyjąłeś od tej suki. A, 1026. No, jaka tak, rusałka, 600 damage'u zrobił. Chciałbym mieć ten pojazd, który ty masz, ale kurczę... Też bym chciał. Ale mówisz o którym, o tetrarchu czy o mikromausie? O mikromausie. No, ciekawa zabawka. Ja go do... ten, z kodu na Allegro wyrwałem, nie? Kiedyś.
Nie, sorry, nie, Mikromausa nie. Przyznaję się, że kupujesz go do Nego. Nie, Mikromausa. Ja to... Słuchaj, wszystko jest Report, report, udokumentowane, stary. Już dostałem list do Wargamingu. Ja Mikromausa mam. Ja Mikromausa dostałem na pierwszym spotkaniu, na pierwszych finałach WGL, co było to spotkanie na Białostockiej. Tak. Nie, no, i wcale nie na Allegro, żeby było jasne, wcale nie na Allegro. Nie, dostałem to na finałach pierwszych, jakie były w Warszawie organizowane. Jakie Allegro? A czyli co, mówisz? Powiadasz, kto w ogóle to powiedział, jakie Allegro, nie rozumiem. Dor, to powiem coś dziwnego, dlatego że chciałbym zagrać sobie na preferencyjnych piątkach, dlatego że przed chwilą kupiłem ostatni piątotierowy czołg premium, którego do tej pory jeszcze nie miałem. Chciałem go sobie tak przetestować. Ty masz jakieś preferencyjne piątki? Tylko, że muszę poprosić o informację. Jakie czołgi mają preferencyjny matchmaking? Mam tak, Panzerkampfwagen T25. Ma to? Nie, to ma do siódemek. Matilda 5, to nie zagram tym gównem. Ale to ma właśnie to preferencyjne. Dobra, ale coś normalnego. Dalej, co masz? No to nie ucieszy cię informacja odnośnie tego, co kupiłem. Sztuk za misję ma preferencyjny. Nie, zagram głównym, dalej powiedziałem. Matilda Black Prince. To też ma preferencyjny. Zagram Matildo, bo ma dobrą penę na goldzie. Sztuk nie ma preferencyjnego. Nie, sztuk ten z misji osobistych ma preferencyjny, do szóstek ma. Tak? Nie wiedziałem. On ma preferencyjny, jako jedyny z tych czołgów ma preferencyjny matchmaking, tylko do szóstek. A ty popatrz, człowiek się uczy całe życie. To jest jedna z jego zalet, ten właśnie. Dobra, to ja sobie wypiątki, tak? No dobra, jak się bawimy, to ja pojadę tym. Dobra, włączę nagrywanie zaraz dalej, to ja pojadę teraz Hydrę. Dobra, włączam nagrywanie, jak coś, żeby nie było. Szpoko moko maroko. To ja, tak? Ja. Domyślam się, że to, co kupiłem, będzie głównym, no ale chcę sobie przetestować. Znaczy, to ma nigdy tym nie grałem. Ona ma tą samą przypadłość, o Churchill trójka ma preferencyjny matchmaking, jeszcze multi. Black Prince ma tam przypadłość, że nie wszystko wie, że chodzi, nie? Wchodzi jak Churchillowi. No tylko, że w porównaniu do Matildy i 5 gramy ma... na szóstkach, aha. I oni mają szóstkę więcej. Czyli jesteśmy foodem. I oni mają chromuelę, które zdobędą... Nie, no to będzie... No trzeba pokombinować, no. No ja na pewno... Na mnie nie liczcie, bo ja ze mnie takiego... Znaczy w sumie i tak na mnie nigdy nie liczycie. Lewo, no, prawo? To fakt. A na mnie ja też, bo jak ginę darty. Dogaduj się z multikiem, ja na razie zostaję przy barze camper. Ale wiesz co, ci powiem, całkiem ładny ten pancer. Tak, wygląd jest jego niewątpliwą zaletą. Mój jest ładniejszy. Ja żartuję. A mój to już w ogóle. Ja miałem kiedyś kot na hydraulika. Bo dostałem taką myszkę za tydzień. Ale myślałeś sobie, a co będę wpisywał, co to ja jest, jakiś wieśniak jestem? Nie, ale dałem widzowi. No dałeś. A no, pewnie. I tak bym im nie grał, a widz może pograć. No. No, w sumie. Ja niestety prawdopodobnie poszyciłbym się nieco większą chytrością i od razu bym sobie z tego skodu skorzystał. Nie ma, lekko. No dobra, gdzie są kropki? Chłopaki, co tak wolno jedziecie, łańcuch wam spadł? Aś ty Grzechu, obracamy się i strzelamy. Dingam się od fałki N. Dobra, dziwię, że już, ja już nie go celuję. Nie, no żartuję, nie mam przystrzału, ale... Pewnie o tym wie, że nie mamy przystrzału, ale i tak bym go zbierał. Mam tutaj załogę, bez żadnych perków, nie mam nawet żarówy, a do tego nie mam żadnych modułów na tym, tak? Więc super. Ja też nie mam modułów, ale mam żarówkę. Wydałem przed chwilą Freaks, aby odkryć żarówkę. Będzie dobrze. Dzisiaj to ja widzę ten burżuazja. Ale to specjalnie dla was, poświęcam się. Nie dla nas, bo wiem, że nie dla mnie, bo tego w to nie uwierzę, tylko powiedz, że dla Grzecha. Uuu. Ja już za długo cię znam, żebym uwierzył, że to jest dla mnie. Parzak cię wyczuł. Jakbym cię nie znał, to może bym uwierzył. Dobra, zajadę ci troszkę celownik. Tak troszku. Ale uważaj, bo oni mają tutaj dużo twardsze, znaczy dużo lepsze, przepraszam, pojazdy. No domyślam się, tu jest wszystko lepsze od nas. Nie to, żebym się czepiał, ale nam umrało od parę czołgów. Umrało? No umrali. Co jest sklep robi? A, widzę. A, weszło. Tu jedzie fałka. Tak, widzę. Ale dupo demerz na strzał. No, to jest to samo co na Churchill. To masz to samo działko co Churchill. No faktycznie, przebija bez problemu. No,
Swojego trafiłem. Ja trafiłem. A to ty? No. Dobrze panowie. Teraz ja naszego trafiłem niechcący. Ale strzelamy po tych, co są czerwone. Ważne, że trafiamy, nie czepiaj się. No, no, dokładnie, dokładnie. Można też na to tak patrzeć. Tutaj też chłopaki umierają. Samo się nie trafi, no błagam cię. No dobra, ten panser jest na dobicie, gorzej z M6. Dobra, cofam. Jackson wyjeżdża, to już w ogóle siara. Multik, pomóż! I czemu do mnie wszyscy? O, ale to skoro. Nawet nie jest kwestia samej wieży, bo w korpus też się przebijają z tego co widzę. Oczywiście, wiesz, no to są szóstki, no ale wiesz. Pancerz Matyldy znaczy coś na, tak naprawdę na czwórkach, na piątkach, no. Już trochę mniej. Ja się cofam, to nie ma sensu. My tankujemy, a przecież kim my tutaj jesteśmy? Żeby chudem, tankować. Przypomnę. Otóż to. Otóż. Szlak, żeby się schować, muszę wjechać na górkę, co jest dosyć słabe. Tutaj! Stary, zobacz gdzie ja jestem. Zerwałem tutaj od arty. No po to prostu... To są takie arterie, które strzelam wszędzie, więc... Dupę jeżdżasz. No zauważyłem. Jest 2.7 panowie, nie? Bez modułów dosyć wolno skupia ten pojazd. Kolejna wada. A arta do mnie wali, słuchaj no. Się ja napalił wieśniak. Zdjąłem. Aha, widzę. No szlak, arta odwal się. Coś ty taka można napalona. Można pociski wystrzelać łatwo, widzę. No ja już wystrzelałem tyle golda. Ja zrobiłem 645 jeszcze. Widać. Musimy go zdjąć, bo mnie zdejmie. No strzelą, no ale się odbijam goldem. Szlak, nie obniżę działa, no serio. Coś tak wyczuwam pestkę artyleryjską. Czuję ją w błoczniku. Czemu tak wyjeżdżasz na Leszcza? Multi? Co ty, konekta stracił? Chyba stracił konekta. Chyba stracił konekta. Bo ewidentnie bokiem się wystawił na wroga. Nie, on tak lubi czasem. No, tak lubi czasem, wiesz, bokiem wyjechać, nie? A nie, no spoko. O, dupkę nam robią. Mówiłem mu już tyle razy, zapłać za ten internet. Ale nie, no nie, po kablu nie, po co, nie. Z sieni jest lepiej. Sąsiad nie krzyczy, nie? Żeby ty stary, ja to jeszcze mogę wygrać. No, no. Jaka ta arta jest napalona, całą bitwę do mnie wali. Jeszcze ni razu nie trafiła. No pewnie te 3485, raz dwa go rozwali. No pewnie. Nie mam golda w dodatku. Dam radę. Patrz. Aj, ty patrz, a widzisz, tak prawie weszło, no prawie się udało. To była ludziska, moja pierwsza... No, co? To była ludziska, moja pierwsza bitwa tym pojazdem w mojej historii, dlatego, że przed chwilą go zakupiłem. Tak więc... Zobaczymy, ile udało się zrobić. Ale to twoje pytanie i ten taki ton głosu. Dlaczego tak wyjeżdżasz? No bo się trochę zdziwiłem, no tak patrzę. Jedzie na hajla bajla bokiem. Wiesz, to w końcu nie multik, nie chciałem negować jego, wiesz, umiejętności, no ale... Minus 30 tysięcy, doceniam. Ale 1100 zrobiłem. Czeknijmy te wyniki. O, ja bym coś tam na ślepo weszło. Ja nie pojechałem tam z nami. Ten człowiek to jest taki typowy snajper, ale powiem ci, że jak na tak dobrą załogę, bo to działo i tak, moim zdaniem, nie domaga na hydro. Poza tym, że on jest unikatem, to nic sobą nie reprezentuje ten czołg. Nie ma mobilności, nie ma działa, nie ma skupiania. To jest taki po prostu czołg. Ty no, 2-3 celność celowania, 0,39 celności. No to... Ale w tej grze często tak bywa, że jakiś czołg jest unikalny, a jest do dupy. Coś w tym jest. Dobra, to co, czekaj, może ja no, Czekamy. Znaczy nie, pojedziemy jedną bitwę, bo nie wiadomo kiedy on wróci, czy wróci. Bo nic na razie mi nie pisze na Skype'ie. Dam ci ten, dam ci zapkę od siebie, pojedziemy jakąś bitwę. No, przyszedł. Prąd waliło. Mówiłem zapłać. Dobra, to jeszcze raz mi zapkę musisz dać, bo 7,5 tonów chciałem zagradać. Już by cię chciał wykluczyć. No, już tu mówię, dobra, gramy bez niego, bo to...